Miejscem akcji dzisiejszego powrotu do natury Extreme jest zaplecze budowy zbiornika retencyjnego w okolicach Raciborza. W pierwszej kolejności muszę ustalić plan zdjęć z moim kamerzystą. Ważna jest spójność ćwiczeń. Także części zadań nie będzie można powtórzyć, więc wszystko musi być zawczasu dokładnie omówione. Rozgrzewka jest nieodłącznym elementem zarówno treningów, jak i wszelkiego rodzaju aktywności w terenie. Od wędrówki poczynając, na ekstremalnych grach terenowych kończąc. Na nierównym podłożu nie trudno o kontuzję, dlatego właśnie rozgrzewka jest tak istotna. Do tego obowiązkowo buty za kostkę. Co mnie czeka? Ćwiczenia wolne, biegi po usypiskach z ziemi i kamieni, nawleczenie nitki na igłę i zszycie materiału, hasło, przechodzenie pod i nad rozwieszonym sznurkiem, czołganie po pochyłym terenie, rzut do celu, przeskok przez przeszkodę i końcowe zadanie na moście. Rozgrzewka ukończona. Czas zaczynać. Pierwszym zadaniem jest wykonanie w dwóch seriach po 20 powtórzeń pompek, przysiadów, wznosów nóg i burpees, czyli zejście do przysiadu, wyrzut nóg, powrót i wyskok. Męczące są nie same ćwiczenia, a ich intensywność, brak przerw pomiędzy nimi. Ich celem jest zmęczenie określonych partii mięśniowych już na starcie. W czasie nagrywania występować będą drobne przerwy pomiędzy ćwiczeniami, aby zmienić ujęcie. Dodatkowo, jak się niebawem okaże, ćwiczenia w takim terenie nie należą do najłatwiejszych, więc chwilowe przerwy będą wskazane. Trening treningiem, natomiast trzeba słuchać własnego organizmu i dawkować ćwiczenia zgodnie z posiadaną formą. Tętno już mam wysokie, a przede mną jeszcze bieg po nierównościach. Taki bieg jest o wiele trudniejszy od zwykłego i wymaga dużo większego wysiłku. Wbieganie i zbieganie po niestabilnym podłożu zmusza do pracy różne mięśnie. Teraz, gdy ciężko się skoncentrować, muszę nawlec nitkę na igłę. Nie jest to takie proste, gdy jest się zdyszanym po wcześniejszych ćwiczeniach. Nawleczone. Druga runda biegu. Teraz nawleczoną nitką muszę zszyć ten zielony kawałek materiału tak, abym mógł go włożyć na ramię i mieć go do końca ćwiczeń. Można powiedzieć, chwila na odetchnięcie. Na ziemi w formie puzli mam do ułożenia czterocyfrowe hasło, które jednocześnie pozwoli mi odblokować telefon, na którym znajdę kolejne cztery cyfry. Całe hasło, czyli 8 cyfr, muszę zapamiętać w odpowiedniej kolejności. Pod koniec na moście związane będzie z tym ostatnie zadanie. 6, 7, 9, 2, 4, 1, 8, 3. Przechodzenie pod i ponad linkami wymaga koordynacji. Łatwo się także przewrócić wśród tych roślin, zwłaszcza że raz po raz zaczepiam o nie ubraniem.
Długość zbocza wynosi około 10 metrów. Muszę się przeczołgać dwa razy w dół i w górę, co razem daje około 40 metrów. Po ukończeniu tego dystansu nie ma przerwy, a dalszy bieg po nierównościach. Chwila skupienia, by odpowiednio wycelować, wymierzyć siłę rzutu i... Za trzecim razem się udało. Teraz skok przez przeszkodę i bieg w stronę mostu, gdzie czeka mnie ostatnie zadanie. Jestem zdyszany, zmęczony i ciężko mi się skoncentrować, a przede mną zejście na filar podtrzymujący most nad kanałem Ulga. Trzeba być bardzo ostrożnym. Na sporej wysokości, na stalowych poprzecznych belkach, będę wykonywał pompki w systemie jedna pompka, jedna cyfra hasła. Gdy się pomylę, rozpoczynam od nowa. Źle. Sześć. Siedem. Dziewięć. Dwa. Cztery. Osiem. Jeden. Trzy. Dobrze. Po pompkach karne podciągnięcia za dwa niecelne rzuty we wcześniejszym zadaniu. Jednak nie są już one kłopotem, raz, gdy widzi się finisz. Dwa. Trzy. Dzięki dzisiejszemu zmaganiu przekonałem się, że przede mną jeszcze dużo pracy nad wydolnością organizmu. Nietypowe i rzadko wykonywane zadania dały mi w kość, jednak z pewnością nie jestem tu ostatni raz. Zadanie wykonane i... Wracamy na obiad. Dokładnie.